Panie Chrystusie, obchodzimy święto objawienia Pańskiego, w którym czci się objawienie, to ostateczne objawienie Pana Boga w Jezusie Chrystusie. Chrystus przyszedł objawić całą pełnię prawdy, całą wiedzę, jaką powinni posiadać ludzie o Trójcy Przenajświętszej, o Panu Bogu i o tym, jak się zbawić. Święto objawienia Pańskiego zawiera kilka prawd, bo Bóg objawił się na różne sposoby i przez Boże Narodzenie, i boska moc ukazała się chociażby przy chrzcie Pana Jezusa w Jordanie, czy też w Kanie Galilejskiej. Stąd też przez oktawę objawienia Pańskiego będą czytane te Ewangelie dotyczące się właśnie wielkich cudów i wydarzeń w życiu Jezusa Chrystusa. Natomiast początek czytamy w Ewangelii o mędrcach ze wschodu, którzy przybyli pokłonić się Panu Jezusowi, by oddać Mu cześć i chwałę. Ci mędrcy podążali za gwiazdą. Gwiazdą, która była widoczna, która w nieomylny sposób ukazała im drogę do Zbawiciela. Mędrcy byli mędrcami, którzy orientowali się w ruchach ciał niebieskich, dlatego można powiedzieć, że ten ich pokłon przed Panem Jezusem był pokłonem całego świata, bo cała natura ludzka i stworzenie wskazywało na przyjście Chrystusa i Mesjasza. Stąd też przybyli oni najpierw do Jerozolimy i tam, jak słyszeliśmy, król Herod zawołał kapłanów i uczonych żydowskich, by zapytać się ich, gdzie miałby się narodzić Chrystus, czyli Mesjasz, czyli Zbawiciel. Ci doskonale wiedzieli, cytując proroka, powiedzieli, że w Betlejem. Betlejem, którego nazwa oznacza dom chleba. Tak więc ówczesne żydostwo nie ma usprawiedliwienia ze swojej niewiary w Chrystusa. Oni doskonale wiedzieli, gdzie miał się narodzić Chrystus, doskonale wiedzieli, że będzie to Betlejem. I król Herod, zamiast podążyć razem z mędrcami do Betlejem, zamiast przyłączyć się ze swoim królewskim orszakiem, żeby w imieniu całego Izraela pokłonić się Chrystusowi, zaczyna robić intrygę przeciwko Chrystusowi. Wypytuje się pod pozorem oddania czci, chęci oddania czci Chrystusowi o to, gdzie miałby on być, i nakazuje mędrcom, by zatrzymali się w drodze powrotnej u niego, także miałby wiadomości z pierwszej ręki o tym, jak wygląda ów Chrystus, gdzie on jest i tak dalej, kim on tak naprawdę jest. Wiem jednak, że złośliwość ludzka zawsze jest za krótka, za mała dla planów Bożych. Mędrcy trafili w końcu do Betlejem, ponieważ zatrzymała się nad stajenką betlejemską gwiazda, wskazując, gdzie jest Zbawiciel. I tamże mędrcy pokłonili się Chrystusowi, uznając Go za króla, za kapłana i za ofiarę. Te trzy dary, które oni złożyli, są darami, które tyczą się, każdy z osobna, każdy inaczej, tej misji, jaką miał Chrystus. Złoto to oczywiście dar królewski, uznanie Chrystusa za króla, za władcę, który ma prawo panować nad światem. Kadzidło, mira, to są rzeczy, które kadzidło używa się w świątyni, a więc jest to uznanie tej funkcji kapłańskiej Jezusa Chrystusa, a mirą z kolei namaszcza się ciało zmarłego. Chrystus miał być nie tylko kapłanem, który składał ofiarę, ale miał być również żertwą. Miał być darem ofiarnym i to jedynym darem, jaki był do zaakceptowania przez Boga Ojca. Tylko i wyłącznie ofiara Syna Bożego była godna, by uśmierzyć gniew, sprawiedliwy gniew Boga Ojca na rodzaj ludzki za liczne Jego grzechy. Tak więc w imieniu narodów ziemi mędrcy uznali w Chrystusie kapłana i króla. Uznali, że jest on tym, od którego zacznie się zupełnie nowa era w historii ludzkości. Czas błogosławieństwa, czas pełnego objawienia religii, prawdziwej religii, która we właściwy sposób oddaje cześć Bogu. Objawienie prawdziwej ofiary, którą jest ofiara Jezusa Chrystusa i przede wszystkim ofiara
na krzyżu, którą złożył Bóg Ojciec, i również każda ta ofiara, która jest kontynuacją ofiary krzyżowej, więc każda msza święta, która w sposób mistyczny, bezkrwawy powoduje mistyczną śmierć ofiarowanego, czyli Jezusa Chrystusa, czego symbolem jest osobna konsekracja wina i chleba, osobne przemienienie wina, chleba w ciało Pańskie, a wina w krew Pańską. I ta każda kolejna msza święta jest sprawowana, co prawda rękami ludzkiego kapłana, ale w osobie Jezusa Chrystusa, Jego mocą, przez Jego święte ręce. Tak więc mamy prawdziwą ofiarę, która została złożona przez Jezusa Chrystusa, która będzie kontynuowana, będzie trwać, póki będą istnieć ludzie. I mędrcy, pokłoniwszy się Chrystusowi, uznali w imieniu narodów świata Jezusa Chrystusa za kapłana i za jedynego prawdziwego, wiecznego kapłana i za prawdziwego króla. I od tamtej pory religia święta katolicka rozprzestrzeniała się po okręgu ziemskim, a niestety Żydzi, którzy byli najbliżej Betlejem, którzy mieszkali wokół Betlejem nieraz kilka kilometrów, nieraz kilkadziesiąt, czyhali na jego życie i odrzucili go, chociaż wiedzieli, że to właśnie w Betlejem miał się narodzić Chrystus, chociaż wiedzieli to kapłani i uczeni żydowscy. Wiedzieli to, studiując pisma Starego Testamentu, uznając za tym, że Stary Testament był przygotowaniem na przyjście Jezusa Chrystusa. Wielkie to nieszczęście narodu żydowskiego, ale też wielkie błogosławieństwo dla nas, że po tysiącach lat mieszkania w ciemności przez ludzi na niemal całym okręgu ziemskim, po tysiącach lat Bóg rozszerzył prawdziwy kult na całą ziemię, prawdziwą religię na całą ziemię. Objawił swoje tajemnice, swoje najgłębsze tajemnice wszystkim narodom świata, wszystkim kontynentom, wszystkim językom i rasom. Święty Kościół Katolicki rozprzestrzeniał tę prawdę i rozprzestrzenił ją nadal i będzie rozprzestrzeniał ją nadal do ostatnich dni, do czasów skończenia świata, do czasów, gdy przyjdzie Pan nasz Jezus Chrystus sądzić żywych i umarłych w czasie sądu ostatecznego. Jest zatem dzisiejsze święto świętem wielkiego triumfu Chrystusa. Oto to skromne dziecię, chwilące dziecię, które jest zdane na opiekę swojej matki, jest zdane na to, że święty Józef, na świętego Józefa, który musi zadbać o strawę, o ciepło w tejże stajence betlejemskiej. Oto to dziecię, które nie miało żadnych pozorów władzy, które nie obfitowało w żadne bogactwa. Oto jemu kłaniają się mędrcy, bogato ubrani, świetnie wykształceni, ale przede wszystkim mędrcy, którzy byli prawdziwymi mędrcami, których umysły i serce nie były zdeprawowane przez fałszywą wiedzę, którzy wiedzieli, że wszelka wiedza, jaką ludzkość posiada, winna służyć poszukiwaniu Pana Boga, mniej lub bardziej bezpośrednio, a na samym końcu całej ludzkiej działalności, w tym badań naukowych, na samym końcu zawsze musi istnieć, musi być tym celem służenie Panu Bogu, odkrywanie o Nim prawdy i wierne Mu po prostu służenie. Zatem chcemy czcić również tych wielkich, świętych mędrców, którzy w imieniu nas, których w tym czasie nasi przodkowie mieszkali w leśnych ostępach Europy, nie mając prawdziwej wiary, tkwiąc w fałszywych, straszliwych kultach pogańskich, gdzie na porządku dziennym były najstraszliwsze zabobony, zbrodnie, jak dzieciobójstwo, jak zabójstwo wdów po śmierci męża, gdzie rządziło okrutne prawa natury. I dzięki mędrcom ze wschodu po raz pierwszy, można powiedzieć, ludzkość miała szansę uznać bóstwo Chrystusa i nawrócić, zaczęła się nawracać do prawdziwej religii. Ta święta religia, którą
można było poznać dwojako, czy to z pisem Starego Testamentu, czy Chrystus, którego można było rozpoznać, czy to z pisem Starego Testamentu, czy też z układów gwiazd, jest jedynym prawdziwym królem, któremu chcemy służyć. Chcemy służyć żadnej władzy, która sprzeciwia się Panu Bogu, która jest władzą prześladującą świętą religię. Nie chcemy uznawać żadnego innego kapłana, jak tylko naszego kapłana wiecznego, najwyższego kapłana Jezusa Chrystusa i tych kapłanów, którzy swoje święcenia biorą od Niego poprzez świętych apostołów, poprzez biskupów, którzy przez 2000 lat zachowali sukcesję apostolską i tę materialną, i tę formalną, i ważność święceń, i prawdziwość doktrynalną, ortodoksję, prawowierność doktrynalną. Składajmy zatem Panu Jezusowi te dary, które my potrafimy Mu oddać. Te dary, których On chce i których potrzebuje, to są dary przede wszystkim z samego siebie. On chce, byśmy się do Niego podobnili, tak jak On ogołocił się ze wszystkiego, ze wszelkiej ziemskiej wspaniałości, z bogactwa, tak i my musimy przede wszystkim chcieć ogołocić samych siebie ze wszystkich zbędnych rzeczy dla Chrystusa, aby całego siebie oddać Panu Jezusowi na zbawienie nas samych innych, byśmy się stali, tak jak On, żertwą, ofiarną, by nasze intencje były tymi samymi intencjami, co intencje Najświętszego Serca Pana Jezusa, więc byśmy żyli tylko i wyłącznie dla większej chwały Boga i dla zbawienia dusz. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Niech będzie pokolony Jezus Chrystus. Niepokalane serce Marii. Módl się za nami. Święci mędrcy. Módl się za nami.